Dzień dobry, witam serdecznie na kanale W Świecie Króla Myśli. Chciałbym Was dzisiaj zainteresować pewnym tematem. Tematem, który mnie nurtuje już od bardzo, bardzo dawna. I tak naprawdę to ja tego tematu dzisiaj nie wyjaśnię. Dla mnie najważniejsze jest pytanie, które zadam. Bo chciałbym moim widzom zadać pewne pytanie. Pytanie właśnie dotyczące tego tematu, który mnie nurtuje od bardzo dawna. A temat ten nie jest poruszany ani na forach internetowych, ani w różnego rodzaju filmach, które sięgają gdzieś tam wstecz i badają historię. Jak gdyby wszyscy tego tematu, może nie wszyscy, ale większość twórców, reżyserów ten temat omija. Naukowcy też się w to nie zagłębiają. A mnie gdzieś to tam gnębi od samego początku. Bo coś musi być na rzeczy, tylko co? I gdzie znajduje się odpowiedź? Gdzie tę odpowiedź mogę znaleźć? Żeby wprowadzić Was w ten temat i móc zadać to pytanie, sięgnę do kilku starożytnych tekstów. Oto pierwszy z nich. Przy czym tutaj od razu już z góry przepraszam, bo tekst jest co prawda pisany po polsku, ale jest bardzo trudny i kiedy próbowałem go przeczytać jako lektor, sprawiał mi on dużo trudności. Być może nie uda mi się go przeczytać doskonale, w sposób taki, jak powinien być przeczytany, za co bardzo już z góry przepraszam. Może się uda, ale raczej chyba. Chyba polegnę tutaj z tym tekstem. Jest on dość, przynajmniej dla mnie, może dla kogo innego nie, ale dla mnie jest trudny. No to próbujemy. Weź, kiklopie, pij wino, kiedy się najadłeś mięsa ludzkiego, abyś wiedział, jaki to napój chowaliśmy na naszym okręcie. Niosłem ci go w ofierze, jeśli byś się zlitował i odesłał mnie do domu. A ty szalejesz nieznośnie. Okrutniku, jakżeby miał w przyszłości przyjść do ciebie ktoś z rzeszy ludzkiej, skoro tak niegodnie postępujesz? Rzekłem, on wziął dzban i wypił. Cieszył się okrutnie, pijąc słodki trunek i domagał się drugiego dzbana. Daj mi jeszcze, bądź łaskaw i powiedz mi tu zaraz swoje imię, bym ci dał gościniec, którym się uradujesz. I kiklopom urodzajna ziemia przynosi wino z wielkich gron, które na Zeusowym deszczu dojrzewają. Ale to, co mi dajesz, to wyskok z ambrozji i nektaru. Rzekł, a ja znów mu podałem ciemnego wina. Po trzykroć go uraczyłem, a on w swojej głupocie po trzykroć wypił. Kiedy wino już mu zaciemniło umysł, odezwałem się doń słodkimi słowy. Kiklopie, pytasz o moje sławne imię. Zaraz ci je powiem. A ty mi dasz gościniec, jak obiecałeś. Na imię mi nikt. Nikt zwali mnie ojciec i matka i wszyscy towarzysze. Tak rzekłem, a ów o sercu nielitościwym odparł natychmiast. Nikt będzie zjedzony na ostatku, tak jak jego towarzysze, ale oni najpierw. Taki ci będzie mój gościniec. Być może część z Was rozpoznała już fragment Odysei Homera.
Ja czytałem ją z tłumaczenia, z przekładu pana Jana Parandowskiego. Kiklop, cyklop. Ale ja jeszcze nie zadam pytania, tego pytania, które mnie tutaj nurtuje i z którym do moich widzów chciałbym się dzisiaj zwrócić. Zanim to pytanie zadam, pozwólcie, że przeczytam fragment, a właściwie dwa fragmenty innego starożytnego pisma. Posłuchajcie zatem fragmentu tej starożytnej księgi. Fragmentu, który dotyczy właśnie tego tematu, o którym chciałbym dzisiaj mówić. I pozwoli mi zadać pytanie. To pytanie, z którym zwlekam jeszcze do tej pory. A posłuchajcie tekstu. A gdy zaczęło przybywać ludzi na powierzchni ziemi i rodziły im się córki, synowie prawdziwego Boga zaczęli zwracać uwagę na córki ludzkie, jako że były piękne, i pojmowali za żony wszystkie, które sobie wybrali. W owych dniach byli na ziemi Nefilimowie, a także potem, gdy synowie prawdziwego Boga dalej współżyli z córkami ludzkimi i one rodziły im synów, byli to mocarze, którzy istnieli od dawna, ludzie sławni. To fragment 6 rozdziału Księgi Rodzaju. Wersety 1, 2 i 4. Trzeciego nie czytałem, ponieważ dotyczy on zupełnie innego tematu i z tym tematem, który tutaj poruszam, całkowicie od niego odbiega. Rozdział 6 Księgi Rodzaju zaczyna właściwie opowieść o potopie Noego. Bo tutaj jest bardzo ważna taka kwestia, bardzo ważna sprawa. W owych dniach, czyli w czasie przed potopem, byli na ziemi Nefilimowie. Ale tutaj dalej po przecinku pisze, napisane jest, że a także potem, gdy synowie prawdziwego Boga dalej współżyli z córkami ludzkimi. Wygląda na to, że Nefilimowie, jeśli nawet zginęli w potopie, to potem pojawiali się znowu na skutek współżycia synów prawdziwego Boga, czyli najprawdopodobniej aniołów, z córkami ludzkimi. Byli to Nefilimowie. Czy faktycznie pojawili się oni w dalszej historii świata? Ci ogromni, te cyklopy, które mamy tutaj w Biblii nazwane jako Nefilimowie? Czy spotkamy je także później? No bo w Odysei spotykamy ich na takich wulkanicznych rubieżach świata. Można też wspomnieć o tytanach z Teogonii. Można też wspomnieć o olbrzymach, które występują w wielu mitach o stworzeniu świata. Ja dzisiaj przywołam jeden z tych mitów, mit nordycki, w którym występuje takie pewne wyrażenie Niflheim, które mnie osobiście bardzo kojarzy się z tym, z tą nazwą olbrzymów, która jest zawarta w Biblii, czyli Nefilim, a tam mamy tylko Niflheim, taka kraina Niflheim, kraina, z której pochodziły te olbrzymy. Czy w Biblii spotykamy jeszcze później, po potopie, olbrzymów? Otóż, moi drodzy, tak, spotykamy. Podczas eksodusu Izraelitów, kiedy Izraelici uciekli z Egiptu, podbijali oni
wszystkie narody w tej swojej drodze do Ziemi Obiecanej, kiedy wysłali zwiadowców do kraju Kanan, ci zwiadowcy, wracając z meldunkiem, wypowiedzieli następujące słowa. To jest Księga Liczb, rozdział 13, werset 33. Widzieliśmy tam Nefilimów, synów Annaka, którzy pochodzą od Nefilimów, tak iż we własnych oczach byliśmy jak koniki polne i takimi też byliśmy w ich oczach. Porównali się do koników polnych. Ludzie porównali się do koników polnych. Widzieli w kraju Kanan Nefilimów, olbrzymów. Cyklop w Odysei. Nefilimowie w Biblii. A także te olbrzymy, które za chwileczkę jeszcze przeczytam, pokażę wam z mitu nordyckiego. To wszystko olbrzymy, które kiedyś według tych starodawnych pism żyli na naszej planecie, na Ziemi. Moje pytanie brzmi tak. Co się z nimi stało? Dlaczego dziś, kiedy Ziemia jest dokładnie przekopana, kiedy wbiliśmy łopatę, szpadel niemalże w każdą pięć ziemi, nie natykamy się na szkielety tych olbrzymów. Dlaczego? Dlaczego nie znajdujemy ich czaszek, ich kości? Dlaczego nie widzimy śladów po olbrzymach? Czyżby ci nefilimowie, cyklopy, olbrzymy, to był tylko wymysł autorów tych starożytnych tekstów? Ja nie sądzę. Myślę, że to nie był wymysł. Myślę, że autorzy tych starożytnych tekstów, zarówno Homer w Odysei, jak i autorzy tego mitu o stworzeniu świata nordyckiego, jak i też sam Mojżesz, który jest uznawany za autora Księgi Rodzaju, oni wszyscy widzieli albo też natknęli się na olbrzymów, na cyklopów, na nefilimów. Co się z nimi stało? Byli przed potopem, ale także i potem, kiedy synowie prawdziwego Boga współżyli z córkami ludzkimi. W Kanaanie także byli nefilimowie. Co się z nimi stało? Gdzie oni teraz są? Dobra, okej. Nie żyją. Ale dlaczego nie znajdujemy ich kości? Dlaczego nie znajdujemy śladów ich bytu na naszym globie? To jest to pytanie, z którym dzisiaj do was tutaj przyszedłem i które zadaję wam. Jeśli możecie mi na nie odpowiedzieć, to będę bardzo, bardzo szczęśliwy. Ale zanim zakończę ten materiał, chciałbym, żebyście posłuchali i zagłębili się w fragment, który już przygotowałem, fragment tekstu z Wikipedii, który właśnie tłumaczy słowo nefilimowie i który wskazuje dokładnie, gdzie w tych tekstach starożytnych możemy tych nefilimów szukać informacji o nich. Jest to bardzo ważny, taki bardzo wartościowy fragment tej Wikipedii naszej. Wobec tego przedstawię go za chwilę, a po Wikipedii zapraszam jeszcze do wysłuchania krótkiego mitu o stworzeniu świata, nordyckiego mitu o stworzeniu świata, w którym to micie występuje kraina Niflheim. Mnie kojarząca się bardzo mocno, przynajmniej jeśli chodzi o nazwę, o podobieństwo w brzmieniu z Nefilimami. Gdzie oni teraz są? Co się z nimi stało?
Sprawdźmy zatem, jak termin Nephilim definiuje Wikipedia. Nephilim to termin, który najczęściej tłumaczy się jako upadli albo też giganci. Z reguły oznacza istoty o ogromnych rozmiarach, urodzone w rezultacie obcowania synów bożych, na ogół utożsamianych z aniołami, z ziemskimi kobietami. Zostawimy tutaj etymologię i te wszystkie cytaty Starego Testamentu, które Wikipedia tutaj przedstawiła w tym artykule, i skupimy się na tym, co Wikipedia pisze, porównując Nephilim a gigantów. Otóż według Wikipedii większość współczesnych polskich, jak i angielskich przekładów zacytowanych powyżej, czyli rodzaju 6-4 oraz liczby 13-33, oddaje występujące w nich słowo Nephilim jako giganci albo olbrzymi. Tłumaczenia te podążają ścieżką wytyczoną już przez starożytny grecki przekład hebrajskiego tekstu Biblii, znany jako Septuaginta. W Septuagincie bowiem tłumacze wielokrotnie posłużyli się terminem gigantes, żeby oddać kłopotliwe i nie w każdym kontekście niezrozumiałe słowa hebrajskie, m.in. Nephilim Gibborim Rephaim. W przypadku Nephilim wydaje się, że powodów, dla których starożytni tłumacze zdecydowali się na przetłumaczenie Nephilim jako gigantes, było kilka. Przeanalizujmy je. W księdze rodzaju, tej, której czytałem, którą cytowałem, rozdział 6, wersety od 1 do 6, nie w całości przeczytałem, ale to nie ma znaczenia. Nephilim są przedstawiani jako przedpotopowe istoty zrodzone ze związku synów bożych i ziemskich kobiet, a następnie opisani jako mocarze z hebrajskiego Gibborim oraz sławni ludzie z hebrajskiego Anshei Hashem. Analogicznie jak greccy giganci zrodzeni z krwi Uranosa wylanej na Gaję w Teogonii, a którzy w Odysei próbują zdobyć szturmem niebiosa. Kolejny werset, w którym wspomniano o Nephilim, to Księga Liczb. Rozdział 13, wersety od 27 do 33. Nephilim są tam przedstawieni jako potężnych rozmiarów ludzie zamieszkujący miasta Kananu od dawnych czasów, co z kolei przypomina obraz gigantów jako ludzi będących rdzennymi mieszkańcami wulkanicznych rubieży świata w Odysei. A z kolei w księdze Ezechiela Nephilim to potężni wojownicy, którzy zginęli i trafili do Szeolu, co poniekąd przywołuje na myśl zrodzonych z ziemi tytanów opisanych w Teogonii, którzy po nieudanym ataku na niebiosa zostali pokonani i zepchnięci do Tartaru. Werset 32 Księgi Ezechiela 17:32. Nad tym wersetem jeszcze się w tym materiale filmowym pochylimy. Nordycki mit o stworzeniu świata. Stało się to w morzu deszczu i stopniałego śniegu. Powstało za sprawą lodu krainy Niflheim na północy oraz ognia krainy Muspelheim na południu. W tym oceanie powstał Ymir. Początkowo unosił się na falach, potem nabrał sił dzięki prakrowie Audumi, która opiekowała się nim i karmiła własnym mlekiem. Ona też, liżąc lodową skałę, przywołała do życia Buriego, zrodzony. Ymir dał życie pierwszym ludziom gigantom oraz lodowym olbrzymom.
Spod jego pachy wyszli syn i córka, a z jego nóg sześciogłowy olbrzym Trudgelmir. Ymira zabili jego prawnukowie Odyn, Vili i Ve, a z jego ciała stworzyli Midgard. Z mięsa powstała ziemia, z kości góry, z zębów i szczęk kamienie i skały, z włosów lasy, z czaszki sklepienie nieba, z mózgu chmury. Rzęsy Ymira posłużyły za wał chroniący śródziemie przed atakami innych olbrzymów. Krew Ymira spowodowała potop. Krew ta została przez Odyna, Villego i Ve zamieniona w morze. Jeśli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie, nie znajdujesz odpowiedzi na jakieś pytanie, pytanie, które cię nurtuje, sięgnij do Biblii. W Biblii znajdują się odpowiedzi na wszystkie pytania. Czy odpowiedź na pytanie o Nefilimów znajduje się także w Biblii? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale mnie ta odpowiedź nie do końca satysfakcjonuje. Ja pytam, gdzie są kości olbrzymów? Posłuchajcie, co na ten temat mówi Biblia, która zachęca mnie tutaj do dalszych poszukiwań. Przy czym muszę zwrócić wam tutaj uwagę, otóż jak zauważyliście, jestem z tego klubu Sokolego Oka. Bardzo trudno jest mi czytać teksty małymi literkami pisanymi. Większość wydawnictw wydało właśnie Pismo Święte, Biblię, właśnie w takich małych literkach. Dlatego postarałem się o coś większego. Przy czym jest to wydanie Świadków Jehowy. Wobec tego będzie się tutaj w tych tekstach, które kiedyś może w przyszłości będę cytował z tej księgi, będzie się pojawiało zamiast słowo Bóg, które jest pisane w większości przekładów biblijnych, będzie się pojawiało imię Boże Jehowa. Ale to tak tylko na marginesie i celem wyjaśnienia, żebyście nie byli zaskoczeni. Rozdział 32 Księgi Ezechiela, wersety od 17 bodajże do 32. Czy ja to przeczytam bez błędu? Będzie tu z tym problem. Bo są tutaj wymienione nazwy imion albo nawet miejscowości, czy czegokolwiek, w każdym razie nazwy, z którymi ja się na co dzień nie spotykam. Troszkę się, że tak powiem, tutaj przyjąknę, ale wybaczcie mi. Od razu zapowiadam, że tak może być. Posłuchajmy tej odpowiedzi na pytanie, co się stało z olbrzymami, co się stało z Nefilim, odpowiedzi, którą daje nam Pismo Święte. A w 20 roku, w 15 dniu miesiąca, doszło do mnie jeszcze słowo Jehowy mówiące: Synu człowieczy, lamentuj nad rzeszą Egiptu i ją strąć, jego oraz córki znamienitych narodów, do krainy, która jest głęboko ze stępującymi do dołu. Od kogo jesteś milszy? Stąp i legnij z nieobrzezanymi. Padną pośród pobitych mieczem. Dano go pod miecz. Odciągnijcie go i wszystkie jego rzesze. Najprzedniejsi z mocarzy przemówią spośród Szeolu do niego i jego wspomożycieli. Zstąpią, legną jak nieobrzezani, pobici mieczem. Jest tam Asyria i cały jej zbór. Jego grobowce są wokół niego. Wszyscy oni są zabici, ci, którzy padają od miecza, bo jej grobowce są położone w najskrytszych częściach dołu. A jej zbór jest wokół jej grobu. Wszyscy oni zabici, padają od miecza, gdyż siali postrach w krainie żyjących. Tam jest Elam,
oraz cała jego rzesza wokół jego grobu, wszyscy zabici, padający od miecza, którzy zstąpili nieobrzezani do krainy leżących głęboko, ci, którzy siali postrach w krainie żyjących i poniosą swe upokorzenie ze stępującymi do dołu. Między zabitymi postawiono mu łoże, pośród całej jego rzeszy. Jego grobowce są wokół niego. Wszyscy oni są nieobrzezani, zabici mieczem, gdyż ich postrach szerzył się w krainie żyjących i poniosą swe upokorzenie ze stępujących do dołu. Złożono go wśród zabitych. Przerwę na chwilę czytanie. Faktycznie takie dość duże upokorzenie, prawda? Tutaj Ezechiel nam przedstawia. Upokorzenie dla kogoś, kto został złożony w najgłębszych, najskrytszych częściach dołu. Leży wśród zabitych. Zabitych mieczem. O dziwo, ta część Pisma Świętego dotyczy także Nefilim. Jest tam Meszech i Tubal oraz cała jego rzesza. Jego grobowce są wśród niego. Wszyscy są nieobrzezani, przebici mieczem, gdyż siali postrach w krainie żyjących. I czy... Jeszcze tutaj wrócę do tego Odysa. Siali postrach w krainie żyjących. Odys, Homer przedstawił tego swojego kiklopa jako osobę, która pożerała ludzi. Siała postrach w krainie żyjących. Została zabita, przebita mieczem i leży w najskrytszych częściach dołu. Leży w najskrytszych częściach dołu. I czy nie legną z mocarzami poległymi spośród nieobrzezanych, którzy stąpili do Szeolu ze swym orężem wojennym i położą im pod głowy ich miecze, a na ich kościach będą ich przewinienia, gdyż mocarze byli postrachem w krainie żyjących, a ty będziesz złamany pośród nieobrzezanych i legniesz z zabitymi mieczem. To takie pohańbienie bardzo mocno. Legniesz z zabitymi mieczem. Dobra, jeszcze przeczytajmy dalej, bo ten fragment mi się tutaj podoba. On jest właściwie, co prawda, dotyczy, także dotyczy Nefilim, także dotyczy cyklopów, olbrzymów. Natomiast jest on takim, taką wyrocznią bardzo mocną. Odbiegamy troszkę jakby nastrojem od tego mojego pytania, gdzie są kości olbrzymów, ale tekst, no, że tak powiem, bardzo mnie tutaj poruszył i muszę dobrnąć do końca. Myślę, że też z chęcią niektórzy z was go wysłuchają. A ty będziesz złamany pośród nieobrzezanych i legniesz z zabitymi mieczem. Zabity mieczem. Taki pohańbiony. Jest tam Edom, jego królowie i wszyscy jego naczelnicy, którzy w swojej potędze zostali położeni z zabitymi mieczem. Legną oni z nieobrzezanymi oraz z tymi, którzy stępują do dołu. Są tam książęta północy, oni wszyscy i wszyscy Sydończycy, którzy zawstydzeni stąpili z zabitymi w swojej grozie z powodu swej potęgi i legną nieobrzezani wraz z zabitymi mieczem i będą znosić swe upokorzenie z tymi, którzy stępują do dołu. Tych zobaczy Faraon i dozna pocieszenia po całej swej rzeszy. Faraon oraz całe jego wojsko będą zabici mieczem. Brzmi wypowiedź wszechwładnego Pana Jehowy. Bo siał postrach w krainie żyjących i zostanie złożony pośród nieobrzezanych razem z zabitymi mieczem. Faraon oraz cała jego rzesza, brzmi wypowiedź wszechwładnego Pana Jehowy.
Odpowiedź na to pytanie moje, gdzie są kości Nephilim, gdzie są kości olbrzymów, cyklopów, jest zawarta tutaj w 22, 23 wersecie 32 rozdziału Księgi Ezechiela. Jest tam Asyria i cały jej zbór, jego grobowce są wokół niego. Wszyscy oni są zabici, ci, którzy padają od miecza, bo jej grobowce są położone w najskrytszych częściach dołu. W najskrytszych częściach dołu. Gdzie jest ta najskrytsza część dołu, w której leżą kości olbrzymów, kości Nefilim, kości cyklopów? To pytanie do was, moi drodzy. Nurtuje mnie to od dawna, bo tutaj nie chodzi nawet o wiarę w to, czy były olbrzymy na ziemi. Moim zdaniem były. Co się z nimi stało? Leżą w najgłębszych częściach dołu. I kiedyś prawdopodobnie natkniemy się na ich kości. Na razie nam się to nie udało. Podobnie jak nie możemy znaleźć Arki Przymierza, prawda? Myślę, że temat bardzo ciekawy. A ten tekst tutaj taki no, dość krwawy, hańbiący tych wszystkich, którzy siali postrach w krainie żyjących, jednocześnie budujący, prawda? Bo ci, którzy sieją postrach w krainie żyjących, zostaną zabici mieczem i będą leżeć w najgłębszych częściach dołu razem z cyklopami. Niezależnie od tego, czy to są cyklopy Homera, czy też Nefilim, którzy żyli w Kannanie, czy przed potopem. To tyle. Ja będę poszukiwał dalej kości cyklopów. Może mi się to kiedyś uda. A was tradycyjnie zapraszam do mojej księgarenki. Księgarenki Marfisz, w której są do kupienia... Jest do kupienia moja trylogia fantazy Król Myśli. Powieść, którą pisałem przez 6 lat. Pisałem dla ciebie. Dokładnie dla ciebie. Tak, tak, dokładnie dla ciebie. I wiem, że ci się spodoba. Wejdź do księgarenki Marfisz i sobie ją po prostu kup i przeczytaj. Przenieś się na planetę stworzoną w świecie fantazy, którą z nieznanych powodów opuścił jej stwórca. Król Myśli.